Do makabrycznego zdarzenia drogowego doszło dziś w Czekanowie o godzinie 15. Czołowo zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Strażacy po przybyciu na miejsce wypadku zastali mocno uszkodzony samochód z uwięzionym człowiekiem. Po chwili okazało się, że kierowcą jest kobieta. Była całkowicie zakleszczona w kabinie samochodu. Strażacy użyli ciężkiego sprzętu. Walka o jej uwolnienie trwała dobre 10 minut. Dopiero wtedy lekarze mogli udzielić bezpośredniej pomocy. Kobietę, mieszkankę powiatu ostrowskiego, wyciągnięto w stanie ciężkim. Przed przyjazdem profesjonalistów wstępnej pomocy udzielił tylko jeden z przyjeżdżających kierowców. Jak się okazuje, brał kiedyś udział w szkoleniu ze strażakami. Pamiętał, żeby osobie uwięzionej nieprzytomnej odchylić głowę do tyłu, udrożniając tym samym drogi oddechowe. W tym momencie, jak już stały samochody i widziałem, że leży w rowie, ale ludzie nie bardzo wiedzą, co robić. Porażka. Stoją, jedni odjeżdżają, podbiegłem, ale widzę, że po prostu jest unieruchomiona, nie da się wyciągnąć. Jedyne co, no to zobaczyłem, że oddycha, no i poszukiwam. Samochód ciężarowy marki Terberg przewrócił się na bok i zjechał do rowu. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ruch na drodze krajowej nr 11 był zablokowany przez co najmniej godzinę. Policja ustala okoliczności, w których doszło do wypadku. Так, шлиско.